Nie mam teraz czasu dla ciebie. Nie widziała cię długo matka. Jeszcze trochę poczekaj, dorośnie. Opowiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz wreszcie u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i o jutro także dla ciebie. Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Państwa na otwarciu wystawy poświęconej Solidarności Starachowickiej z lat 1980-1981. Ta wystawa jest poświęcona tylko temu okresowi i tylko Solidarności Starachowickiej. Za chwilę obejrzycie Państwo dokumenty bardzo ważne z tamtego okresu i zdjęcia. Zdjęć jest niewiele, bo w tamtym czasie nie było tak możliwości robić zdjęcia jak teraz, że każdy ma komórkę, aparat i robi ile chce. Tym bardziej te zdjęcia są cenne, że jest ich tak bardzo mało. Przemówienia wbrew utartemu schematowi będą później, gdy Państwo zwiedzicie wystawę, obejrzycie, ja ją tam z grubsza omówię, a Państwo się podzielą później refleksjami, komentarzami i uwagami do tego, co za chwilę zobaczycie. Także zapraszam Państwa po pierwszą planszę i potem tu wrócimy i będą te przemówienia, o których mówiłem, jeżeli oczywiście będą chętni, żeby je wygłaszać. Zapraszam Państwa dalej. To jest bardzo ważne zdjęcie z walnego zebrania delegatów. Ono jest bardzo niewyraźne, proszę Państwa, ale jak się tak specjalnie ponumerowałem te osoby, żeby było wiadomo, kto jest. Pierwszy jest pan Kępa. Jest tutaj między nami gdzieś pan Kępa? Jest. Tutaj stoi. Pan Kępa stoi. Piotr Kępa tutaj stoi, blisko mnie, nawet nie zauważyłem. Drugi jest pan Edward Imiela, wiceprzewodniczący Komisji Fabrycznej FSC. Trzeci jest Leszek Nowak. Też tu jest gdzieś, niech się pokaże Leszek Nowak. O, jesteś Leszek, tak. Czwarta jest pani Ewa Markowska, też tu jest gdzieś. Niech się pokaże. Jest pani, tak. Piąty jest pan Aleksander Paniec. Szósty jest pan Dajewski. A siódmy tam z tyłu Adam Krupa, który mówił, że go nie poznałem. Niech się tutaj pokaże. W czasach, kiedy staniały łzy, po raz byle kto na siłę rozczulał, pełnym blaskiem zalśniło spod rdzy wyświechtane słowo postulat.
już nie brzmi dla nas jak szyfr. Stary wiersz o współczesnej treści są w ojczyźnie rachunki krzyw. Obca dłoń ich też nie przekreśli, są w ojczyźnie rachunki krzyw. Obca dłoń ich też nie przekreśli. Więc zostaną w nas te noce nieprzespane i te bramy fabryczne wśród kwiatów, gdy przestała nagle być sloganem dyktatura proletariatu. I gdy słuchał w napięciu kto żyw niespokojnych, niepewnych wieści, bo w ojczyźnie są rachunki krzywd. Ale obca dłoń ich nie przekreśli, bo w ojczyźnie są rachunki krzywd. Ale obca dłoń ich nie przekreśli. Będą z tego legendy i sagi, będą słuchać przyszłe pokolenia, że raz kiedyś narodowe flagi wywieszono bez rozporządzenia, że się zdarzył piękny, mądry zryw, że Polacy rzekli, gdy się zeszli, są w ojczyźnie rachunki krzyw. Lecz nie obca dłoń je przekreśli, są w ojczyźnie rachunki krzyw. Lecz nie obca dłoń je przekreśli. Wierzę w każdy przyszły dzień i rok i miesiąc, pracowity, obfity, łaskawszy. Wierzę bowiem w sierpień 80, co strzeżony pozostanie na zawsze, jak solidny dokerski nit, jak ten wiersz, co powiada, że jeśli są w ojczyźnie rachunki krzyw, to ich obca dłoń nie przekreśli. Są w ojczyźnie rachunki krzyw, ale obca dłoń ich nie przekreśli. My, styczniowcy i portowcy, dzisiaj tu zwyciężymy, przeżyjemy cały trud, by mieć jutro zapewnione, wolne związki utworzone i do pracy przystąpimy już. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Więc dlaczego przetrzymują, postulatów nie przyjmują, niech pomyślą, ile to kosztuje nas. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Nasze serce, nasze myśli wciąż tam są, kiedy grudzień przypomina się. Teraz wiemy, jak strajkować, jak z rządem pertraktować, żądania nasze wypełniły się. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Więc dlaczego przetrzymują, postulatów nie przyjmują, niech pomyślą, ile to kosztuje nas. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Nasze żony, nasze matki są wśród nas, całym sercem, całą duszą życzą nam, byśmy szybko to skończyli i do domów powrócili, ale muszą jeszcze wytrwać dłuższy czas. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Więc dlaczego przetrzymują, postulatów nie przyjmują, niech pomyślą, ile to kosztuje nas. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Więc dlaczego przetrzymują, postulatów nie przyjmują, niech pomyślą, ile to kosztuje nas. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Boże nasz. Witam Państwa na uroczystości z okazji 40. rocznicy powstania naszego Związku Solidarność.
Jest taka piosenka 40 lat minęło z serialu 40-latek. To akurat pasuje do nas. Mamy 40 lat jako związek, ale w tej piosence jest jeszcze, że szykujmy się na następną 40 i może na trzecią 40. Także mam nadzieję, że ten związek będzie się rozwijał, że to jest tylko jakiś etap w jego rozwoju. 40 lat i następne będą też. Powiem krótko, jak będzie się przedstawiała nasza uroczystość. Tutaj złożymy wiązanki pod tą tablicą pamiątkową i potem przejdziemy ze sztandarami, z flagami pod kościół Wszystkich Świętych i tam złożymy wieniec pod pomnikiem Solidarności. Powiem, że w tym zakładzie, który był tutaj w tym miejscu przed tym, teraz jest MAN, ale to jest jego ciągłość, FSC tutaj było. Tu był największy związek w mieście, 13 tysięcy, tak jak to tablica mówi. Pierwszy związek zaczął w FSC tworzyć taki pan, który się nazywał Henryk Miernikiewicz. To już było po podpisaniu porozumień sierpniowych, ale niestety w Starachowicach obowiązywały wtedy inne prawa. Pan Miernikiewicz został przez ochronę zakładu wzięty pod pachę i prowadzony z zakładu, przewieziony na komendę, najpierw do Starachowic, potem do Kielc. Tam był maltretowany trochę i wysłany na urlop przymusowy. Także Miernikiewicz związku nie stworzył w FSC, ale związek tworzyli inni. Było to w trzech, jak gdyby, punktach zakładu. Był tutaj taki zakład transportu samochodowego i tam stworzono związek, stworzył go Leszek Nowak i Jerzy Wikierski. Był też taki zakład doświadczalny OBR, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy. Tam stworzył związek pan Aleksander Paniec i Andrzej Markowski. W FSC, tym głównym tutaj, tworzył związek pan Edward Imiela. Niestety ten związek był tworzony nie tak, jak to powinno być tutaj na miejscu, ale to było tworzone na mieście, tam na ulicy Piłsudskiego. Pan Imiela miał tam dom prywatny, w tym domu prywatnym znajdowała się siedziba Paksu. No i pan Imiela tam robił zebrania związkowe. Gdy uzbierali tam już chyba tych 1000 deklaracji, dopiero wtedy ujawnili się przed dyrekcją FSC, że związek jest, no i że tutaj chcą działać. I jak mówiłem tam podczas otwierania tej wystawy, na początku października zostało podpisane porozumienie pomiędzy zarządem, dyrekcją FSC i tymczasowym komitetem, który ten związek tworzył, czyli Imielą i resztą. I już wtedy związek mógł działać na terenie zakładu. To porozumienie podpisali Aleksander Paniec, Jerzy Głowacki i właśnie Edward Imiel. Z tych trzech zakładów, czyli OBR-u i FSC i zakładu transportu samochodowego, został stworzony jeden związek pod wspólną nazwą Komisja Fabryczna, bo te zakłady OBR i ZSS były jak gdyby jednym z elementów FSC, chociaż miały jakąś tam oddzielne jak gdyby instytucje. I ta komisja działała do czasu wyborów, ale w tym porozumieniu, które zostało podpisane z dzisiejszego punktu widzenia, były takie nie bardzo dobre zapisy, bo uznawano kierowniczą rolę partii w państwie, wzorowano się na którymś tam plenum PZPR-u i co najgorsze, w tym porozumieniu było zapisane, że w FSC będzie tworzony Związek Przemysłu Samochodowego, czyli nie Solidarność, ale jakiś Związek Przemysłu Samochodowego. Na szczęście ten punkt nie został spełniony. Powstał Związek Solidarność, wielki związek, 13 tysięcy ludzi. Przewodniczącym tego związku został
pan Edward Wajewski z OBR-u, szlifierz, robotnik, i ten związek prowadził aż do stanu wojennego. Wtedy właśnie też został internowany pan Wajewski, tak jak i cała komisja fabryczna prawie, że internowana została, bo tutaj w FSC była najbardziej prężna działalność. Tutaj wydawano 3 tytuły prasy niezależnej. W żadnym zakładzie w Starowicach taka prasa nie była wydawana, tylko u nas tutaj było wydawane 3. Oprócz tego jeszcze takie komunikaty były wydawane, oprócz tego plakaty były wydawane. Te plakaty można sobie zobaczyć tam na prowadzeniu sklepu. Ale wróćmy do naszego jubileuszu. Jest to duży jubileusz. Możemy się szczycić tym, że ten związek przetrwał i stan wojenny, i różne koleje losu, że przetrwał to dzielenie zakładu, zamykanie tutaj poszczególnych firm. Zostało nas tutaj pewna liczba osób, już niewielka, nie 13 tysięcy, jak to było wtedy, ale związek po takiej zapaści zaczął się odtwarzać i w tej chwili obejmujemy swoim działaniem 3 zakłady, MAN, PKC i Apleona, i w sumie mamy prawie 1300 związkowców. Jesteśmy największą organizacją nie tylko w Starachowicach, ale w ogóle w regionie świętokrzyskim. Jesteśmy organizacją wiodącą. Mamy tutaj wszelkie nowoczesne środki przekazu. Mamy gazetkę związkową, mamy stronę internetową, mamy profil na Facebooku, mamy też kontakty międzynarodowe, kontakty z branży motoryzacyjnej. Także jesteśmy związkiem, który naprawdę możemy się poszczycić tutaj, że my tutaj w FSC, w MAN-ie jesteśmy związkiem naprawdę dużym i mogą z nas brać przykład inni, którzy niestety mają trochę gorzej, bo nie dość, że są mało liczni, to niestety też i słabo działają. Żeby nie wpaść w samo uwielbienie, powiem też, że u nas z działalnością też nie jest najlepiej, bo widzimy tutaj na 1300 członków, nas jest tutaj ile? Może z 50 osób to jest maksimum. Także to też trzeba powiedzieć, żeby nie wpaść w samo uwielbienie, powiedziałem. Czy wszystko już zostało zrobione, to o co walczyła Solidarność w roku 80? Ja uważam, że nie, że chociaż niektórzy, jak posłuchacie państwo telewizora, radia, to wpadają właśnie w to samo uwielbienie, twierdzą, że obalali komunę, że Polska tu jest, teraz jest taka im się marzyła. No, ja nie uważam, że tak jest. Na pewno się dużo zmieniło, ale z tym obalaniem komuny to ja bym tutaj się mocno dyskutował z tymi, którzy tak twierdzą, bo niektórzy nawet starachowiccy działacze, tutaj czytam w tygodniku starachowickim, twierdzą, że zakładali związek, żeby obalać komunę. O Matko Boska Częstochowska. Ja pamiętam, że nikt tu nawet nie myślał o obalaniu komuny. W Polsce 70 tysięcy wojska sowieckiego, milicja, ZOMO, czołgi. Kto? Jakiś wariat chciał obalać komunę. Myśmy po prostu chcieli poszerzyć nasze prawa obywatelskie, prawa pracownicze, prawa ludzkie. I o to szła walka. To, że komuna została obalona w cudzysłowie, to myślę, że jest duże nadużycie, bo komuna w zasadzie nigdy nie została obalona. Nikt z komuny nie został zamknięty za to, co tu się działo, nikt nie został rozstrzelany, nikt nie siedział w więzieniu. Także panowie komuniści zamienili książeczki partyjne na książeczki czekowe, teraz są właścicielami firm, banków i takich pracowników jak my, oni przyjmują do pracy i zwalniają. Takie to było i obalanie komuny. Polska jest rzeczywiście teraz innym krajem niż była dotychczas, ale niestety nie jest tak, jakby nam się wtedy wydawało. No weźmy pierwszy przykład z brzegu, walka z cenzurą. Jednym z postulatów strajkowych w Stoczni Gdańskiej była walka z cenzurą, żeby cenzura nie kontrolowała tego wszystkiego, co jest pisane w prasie. A teraz co mamy? No mamy to jeszcze gorzej, bo sami się musimy pilnować, żeby czegoś nie napisać. Nie można napisać, że zboczenie jest to zboczenie, zbocie zaraz tutaj wezmą i zamkną. Niestety takie to mamy
wolność, jeżeli chodzi o cenzurę. Już teraz sama cenzura to jest o wiele gorsze niż taka cenzura, bo wtedy było wiadomo z kim walczyć, teraz nie wiadomo z kim walczyć. Jako Związek Solidarność działamy teraz w zupełnie innych warunkach. Jesteśmy teraz związkiem, naprawdę związkiem zawodowym. Wtedy to był ruch taki społeczno-polityczny, bo wtedy tak być musiało. Teraz jesteśmy związkiem zawodowym stricte tego słowa znaczenia. Mamy problemy może większe niż wtedy, bo pracodawcy są bardziej bezwzględni jak wtedy, jak dawniej to wypadało. Zrobiło się strajki, pracodawca dawał podwyżkę, czy uginał się pod naszymi postulatami. No teraz nie słyszymy o żadnych strajkach, ludzie narzekają, źle im się żyje w niektórych miejscach, mało zarabiają i jakoś to nie idzie w tym kierunku, żebyśmy się zbuntowali, powiedzieli dość tego, bo po pierwsze ludzie się też i boją, po drugie uregulowania prawne są takie, że zrobić strajk to jest prawie że niemożliwe. Niestety nasz związek też się za kilka razy, no może to tak i wypadało, zaangażował w politykę. Z tej polityki nam niewiele to dawało, bo myśmy wychodzili zawsze z tego osłabieni, bo różni tacy robili nas na przekór pracownika, a potem to spadało na nasz Związek Solidarność. Po prostu ludzie mieli do tej pory, czyli którzy mają, bo nie rozumieją pretensje, że to przez związek stracił pracę, że przez związek mu zamknęli zakład. To są oczywiście nieuzasadnione pretensje, bo mój związek został wielokrotnie wykorzystany przez różnych kombinatorów, którzy nas wykorzystywali, żeby wejść do Sejmu, żeby do Senatu wejść, żeby jakieś stanowiska. Myśmy też byli też z tego czasu i naiwni, bo myśmy wierzyli, że jest w Solidarności, no to jest nasz człowiek i na pewno nas nie zdradzi. No okazuje się, że zdrajców było cała masa, z głównym zdrajcą PW Bolek na czele. Takie to mamy, proszę Państwa, historyczne zaszłości, ale nie możemy się załamywać tym, co tutaj mamy jakieś problemy, bo od tego jesteśmy, żeby je rozwiązywać. Trzeba działać teraz niestety zgodnie z prawem, chociaż nam się to nieraz nie podoba. Nie trzeba się jak gdyby okopywać w swoich jakichś tam poglądach, ale te poglądy trzeba uzewnętrzniać, próbować coś zmieniać, angażować się w działalność związkową. To jest nasza taka rola i tutaj apelowałbym szczególnie do ludzi młodych, robię to już po raz kolejny, żeby się zaangażowali w działalność związkową, bo musi następować zmiana pokoleń, musi następować zmiana poglądów, musi zmiana pomysłów, ale niestety młodzież, jak widzimy, o, tutaj nie ma. A większość członków związku to są ludzie młodzi i oni powinni ten związek przejąć i prowadzić go według swoich pomysłów, swoich jakichś tam wizji. Uformowani w kształcie znaków zapytania z wykrzyknikami na wyniosłych transparentach, z hasłami nie dla wszystkich dziś do odczytania, zgłodniali wściekli i o zaciśniętych pięściach. Nie zapomnijcie tamtych dni, dni pełnych wiary, niepokoju i nadziei, tych dni sierpniowych, co sprawiły, że więcej nas łączy, niż by mogło nas podzielić. Nie zapomnijcie tamtych dni. I choć nie wszystkie nasze rany zagojone, choć słów za mało powiedzieliśmy w tej sprawie, w jednej tonacji nasze myśli zestrojone, w
Szczecinie, Gdańsku i Radomiu i Warszawie. Nie zapomnijcie tamtych dni, dni pełnych wiary, niepokoju i nadziei, tych dni sierpniowych, co sprawiły, że więcej nas łączy, niż by mogło nas podzielić. Nie zapomnijcie tamtych dni. Koło historii wciąż zamyka się wśród cierpień. Osią jesteśmy w nim niestety od pokoleń. Czerwiec, październik, krwawy grudzień, złoty sierpień zostaną lekcją wytrwałości, dumy, woli. Nie zapomnijcie tamtych dni, dni pełnych wiary, niepokoju i nadziei, tych dni sierpniowych, co sprawiły, że więcej nas łączy, niż by mogło nas podzielić. Nie zapomnijcie tamtych.